Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Paweł Lus, to jest kolejny odcinek Beer Factory i kontynuujemy nasze tutaj przygody, jeżeli chodzi o fabrykę naszych złotych trunków. No i rzecz jest tego typu, że znowu kolejna aktualizacja weszła. Tych aktualizacji co chwila jest trochę. Więc z jednej strony dobrze, z drugiej strony w dalszym ciągu nie wiedzieć czemu ten nasz pracownik no, nie chce jakby rozładowywać tira, nie? I tak się zastanawiam, czy twórcy mają wiedzę na ten temat. O, który to tam z nich tu? Wiecie co, ja im zapłacę może, skoro już tutaj jestem. Pracownicy, zapłać pensję i zobaczmy kontrakty, czy tutaj coś, o. No dobra, to bym mógł ogarnąć i no zobaczmy, czy, co tutaj wpadnie. 19, tak? A dam dalej, co wpadło? O, no to fajne nawet kontrakty. Niech będzie. Czemu nie? Chciałbym zobaczyć, gdzie... Aha, tutaj chyba Ethan, czyli ten, który ma niby na żurawiu pracować, to... No właśnie. Dobrze, spójrzmy w takim razie jeszcze raz po tej aktualizacji, czy coś tutaj miało miejsce, jakieś zmiany i tak dalej, że my będziemy w tym momencie musieli... Doki rozładunkowe, no tak, Ethan. Czy my mamy tutaj jakieś połączenie zrobić i... No i nie ma, no. Bożeż ty mój. Jak ten pracownik ma robić? No nie mam bladego pojęcia. No nic, czyli dalej on jest tu jakby przypisany do tych doków i żurawia, ale... A, chwileczkę, bo być może trzeba mu coś zlecić, może tutaj jakoś, no nie wiem. Opuść dźwig, dostosuj prędkość, podnieś, przełącz kamerę, co też jest błędne, bo to pod V się przełącza, a nie pod Q, więc to też by należało może w końcu już zmienić. Natomiast tu pracownicy, gdzie jest ten Ethan cały? No nic tutaj nie da, jakby ogarnięcie. No to jest ten, nie? Dziwne to. Rynek globalny, menadżer stacji dokującej. Czyżby to było tak, że ja powiedzmy rozładowuję, a on by ładował? Tylko, no nie wiem, cholera. Ale żeśmy po dobrej cenie słód kupili, naprawdę. Myślałem, że tam coś leży. Naprawdę po dobrej cenie kupiliśmy słód. Więc to mnie bardzo cieszy. A tu dalej jest, że nie rozdzierżony słód, tylko rozdzierżony chmiel. Dobrze. Ja bym to, co tutaj leży... O! Elegancko. To zabrał na dół. Natomiast mamy tutaj już paletkę, którą można byłoby ogarnąć. No a chłopaki sobie stoją i mają to wszystko głęboko w poważaniu, bo po co oni tam będą robić, nie? Co się będą przemęczać? Już szefu zrobi, nie? Natomiast no, jest to dosyć upierdliwe. Dobra, jedziemy z tym koksem. O! No to surowy jest? Tak. No dobra, to by trzeba było tego wora przenieść. Nie wiedzieć, czemu on akurat tutaj leży, jak to ten Mietek powinien na taśmociąg z drugiej strony wrzucić. No ale okej, no co tam będziemy? Nie, to nie. Dobra, to byśmy mieli. Czyli 23 wory poszły. Kuźwa jego. Co tu wyszło? Co tu zaszło to w ogóle? No dobra, i trzeba będzie kolejną paletkę tutaj przywieźć. O ile lepiej by to wszystko wyglądało, gdyby rzeczywiście ten mój pracownik wsiadł na tego żurawia i w tym czasie, gdzie ja tutaj ogarniam temat... Wiecie co, czekajcie, ja ten wór stąd zabiorę, bo...
że ja ogarniam temat, no to on już mógłby tutaj to zrobić. Naprawdę. Ale po co? Dobrze, ciśniemy po kolejną paletę, bo cały czas dorabiamy się. Natomiast no, jeżeli mowa o kwestiach związanych tutaj z tym, co znajduje się na tym ciągniku, w tej naczepie, tak, w tym zestawie, w dokach, no to oczywiście ja wszystkiego nie wykorzystam tutaj na te kontrakty, bo to trochę szkoda jest, ale no, część na pewno, żeby podreperować budżet. Za chwilę prawdopodobnie zamówimy butelki, bo tam jeszcze 62 litry, z tego co pamiętam, magazynowane są w tym takim, tym zbiorniku, tak? O, widzę, że to... O, Pawelusku. Dajesz. Także trzeba to rozlać do butelek, no i oczywiście eksporcik by się przydał jakiś, nie? Dodatkowo chętnie bym zobaczył, chociaż nie, no raczej już żeśmy testowali, jak to wygląda z załadunkiem, tylko nie rozumiem, czemu to się nie odbywa, jeżeli chodzi o rozładunek. Dobra, Mieciowi tutaj podstawimy oczywiście paletkę. Niech Miecio zawija to wszystko. A my jedziemy po następną. No, trochę to zajmie. Dobra, wiecie co, doszedłem do wniosku, że ja to też wyeksportuję, no bo tutaj mi zostało stosunkowo mało. Albo wiecie co, czekajcie. Jeszcze jedną rzecz zrobimy, bo widzę, że tam znowu jeden wór surowego tego słodu wypadł. Nie wiem, o co to chodzi i czemu to tak się dzieje, że to tam spada, ale no dobra, niech to się tam przetworzy. Maniuś, jakbyś mógł, nie? To ja bym był ci bardzo wdzięczny, jakbyś to wziął i to szybciutko przetworzył, to wrzucę tam na paletkę. A no właśnie, bo tutaj cały czas chodzi wózek, cholera jasna. Może ja tego wora stąd zabiorę, bo tu kuźwa sanepid był i mi tam coś, że śmieci. No trudno się mówi, no. Było dobrze, ale chyba promocja się skończyła w sanepidzie, także nieposmarowane i hejże ha, nie? Dorzućmy to tutaj, to będzie sprzedane poza kontraktem. Pomogę, czemu nie? Opuść to. I dobra, weźmy te palety tutaj, dostawmy. Tam na tirze to już nie zostało zbyt wiele tych palet. Odblokuj i opuść. Mietek sobie wszystko weźmie. Także butla i tak kończy. Dobra, my wsiadamy tu i kończymy te kontrakty. No i sru. O, elegancko, coś tam poszło. Dobrze. To paleciaczka, aha, paleciaczek to się zaraz przyda, bo my tutaj weźmiemy, oj, kawusia się skończyła, oj. To weź się, Pabelusku, napij, bo to przecież ty biedny jesteś, ty taki niedokofeinowany, o ile można tak powiedzieć. Także op, i od razu do kampiciera, no nie chlaj przez godzinę, słuchaj, bo to nie jest twój kufelek. O, i teraz tak, kontrakty. To potwierdź, jest zrealizowane elegancko i tu gdzieś jeszcze było, o jest, i bardzo ładnie, elegancko, i to mi się podobają. 4346, a to tutaj było napisane, rynek globalny, zobaczmy te butelki, opróżnij butelki, tak, to jest poniżej $10, tak, czyli obniżka prawie 5% na naszą korzyść. To wydaje mi się, że można byłoby, powiedzmy, ile my żeśmy ustalili, że się palet mieści? 16? 16 palet? Nie, no weźmy 8, jeden rząd taki, tych butelek. No, myślę, że tak będzie dobrze. Dobra, chłopaki chyba tam już się ogarnęli. O, ogarniają się jeszcze, no dobrze, to niech się ogarniają.
Uda mi się tu butla zaraz skończy. No to my byśmy ogarnęli w takim razie kwestię rozładunku palety z butelkami. My tutaj będziemy mieli, drodzy Państwo, jeden rząd na dole. Już tir chyba stoi. Dokładnie tak. I te 62 litry rozlejemy, nie? No bo my byśmy musieli już zacząć znowu produkcję. I to 8 w rzędzie to jest, to akurat 8 żeśmy zamówili, więc elegancko, pyk, do góry. I od razu tam. Aha, tylko że gościu, czekajcie, kuźwa, który rozlewa? Już teraz się pogubiłem. Ten, co siedzi teraz obecnie rzekomo na żurawiu i udaje, że nie rozładowuje, to jest gościu, który, aha, który rozlewał. A nie, który ważył, no dobrze, bo tamten ważył. Tamten się ważeniem browara zajmuje, no dobra, a ten rozlewa, okej. Okay. No dobrze, to rozlej synu jeszcze te 62 litry. Ja już tego nie gaszę wózka, bo zaraz tu się wszystko skończy. Ile ty tam masz tego? No, 62 litry, no dobrze powiedziałem. Natomiast przyniosę butlę. I ją tam zaraz weźmiemy i uzupełnimy, tak? Tu jeszcze. Wszędzie się palety walają i nie, że ja je tutaj ogarnąłem, nie, po prostu one tutaj się walają. O tako. Także. Nie chcę tam krakać, ale dawno Francisa nie było. Dobra, trzeba będzie tu... O, to się elegancko ładuje. Super, bardzo mi się to podoba, bardzo. Więc zgaśmy wózeczek i poczekajmy chwilę, niech to się załaduje, to wtedy będziemy mogli podmienić paletę, bo... O, a ten to taki jakby się nie ustawił ładnie. Także tutaj chyba jeszcze 4 kartony pójdą, nie? Z tymi butelkami. Dobrze, czy tu jest komputer na tym stanowisku? Nie ma komputera. Szkoda. Ja tu wolę jedno stanowisko ogarniać, bo wiecie... Kwestia jest tego typu, że no po prostu samemu to nie ogarnę tego, nie? A nie, czekajcie, ile tutaj ma wejść? Aha, to jeszcze jedna. Jeszcze jeden karton. Dobra. Dobrze, to zabieramy i od razu paletkę tutaj podstawię, co by... Kuźwa, no. Co by się tutaj już ładowało. I hop. Dobra. Natomiast my zawieziemy to... No właśnie, no i teraz pytanie, gdzie? Wiecie, co ja zrobię? Bo tam była... tam jest ta strefa taka, która ma być niby oczyszczona, niby coś... I w takim wypadku ja postawię tę paletę właśnie w tej strefie, czyli tutaj, nie? I zobaczymy, czy ziomuś, który jest odpowiedzialny za załadunek, znaczy za tego żurawia całego, nie? Czy on będzie cokolwiek z tym robił? A tak na dobrą sprawę to i dla mnie będzie tutaj lepiej. Więc niech to sobie tutaj stoi. Keep area clear. No, no miałem zostawić czyste, czy ten, pusto, no to właśnie. Jak się Pabellusek stosuje do napisów na ścianie. Ojejku, no dawaj. No już, no podjeżdżaj ładnie. No, ale nie slalomem, nie wężykiem, Jasiu. Dobra, kolejna paleta z butelczynami. Obcy tam się chyba już ogarnęli z tym wszystkim, więc jeżeli chodzi o słód, więc też by trzeba było się zająć oczywiście słodem, żeby to można było dalej pracować. Natomiast siwaksy Pabellusa ruszyły, wznowiona jest produkcja. No i teraz rzecz jest następująca, ponieważ wy twierdzicie, że tutaj mniej chmielu powinno być. Czyżbym po rozlaniu tego wszystkiego miał zmienić tę jakże świętą recepturę? Czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, co to będzie oznaczało, że siuwak z Pabellusa przestanie być mózgojebem? Ja nie wiem, czy ja tak mogę w ogóle zrobić.
bo są odbiorcy na to, słuchajcie. Naprawdę, uwierzcie mi, że było nie było, na takie mózgotrzepy są odbiorcy. To nie jest drogi browarek, a jednak czepie. Dobra, jedziemy dalej. Może tym razem ogarnęlibyśmy tam paletę dla chłopaków. Cóż mi innego pozostało? Natomiast wiecie co? Bo tu stoi ta jedna paletka. I skoro ja już tutaj jestem, to może ja bym zamówił ten pojazd za stówę, który mi ma eksportować te nasze dobra. Zamów się żarówkę, okej, okay, ona tutaj będzie. Natomiast zobaczymy, jak tam będzie wyglądała sytuacja, jeżeli mowa o kwestie właśnie załadunku. Próbuję już wszystkiego, co mogę, tak? Próbuję wszystkiego, co mogę. Już tutaj poustawiałem paletę i zamówiłem ciężarówkę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy ten nasz etan zabierze się w końcu za robotę na żurawiu, czy też właśnie nie. My tymczasem, tu widzę, że się nie jedna paleta pcha. My tymczasem dostarczymy chłopcom tam nowy słód, żeby mogli robić. O, jest tutaj roboty co niemiara. To powiem wam tak, jeżeli chodzi o kwestię czasu, trwania, całej tej pracy, którą tutaj trzeba wykonywać, to się zdecydowanie nadaje na live'a. Trzeba byłoby temat przemyśleć, nie? Natomiast, no, sporo mamy takich gier w tym momencie, które na live'a się nadają. No, tylko że ja jestem sam. Wszystkiego nie ogarnę. Dobra, bieramy paletę tam ze stanowiska i za chwilę wrzucimy kolejną. Wy pisaliście coś o windzie, tylko gdzie wy tu windę widzieliście, bo... Szczerze powiedziawszy, się tak rozglądam, ja tu nigdzie windy nie widzę, żeby była. Że tu gdzieś podobno winda jest, nie? Że ciekawa sprawa. Dobra, ogarnijmy teraz Mańkowi tutaj paletkę. Mietkowi też dostawimy. Proszę uprzejmie, Mieciu. Mieczysław. Zabieraj się za robotu. Dobra, i teraz co? Bo ten słód... Aha, bo ten słód to on na dół musi trafić, tak? Bo to już jest do tego. To już jest do siuwaksu. To nie ma tak łatwo. Ja bym jeszcze z prawdziwą przyjemnością tym wózkiem tam wjechał, tylko... Boję się, że się nie wyrobię. Trochę do góry to podniosę, bo tutaj są te, no właśnie, no to właśnie. Aha. Kuźwa, a tam wór co robi? Bo teraz to już mnie... przez sufit spada? Przecież tam surowy słód nigdy nie trafił. Bożeż ty moje. Pierdolion aktualizacji i żadna nie jest w stanie naprawić wszystkiego tak naprawdę. Kuźwa. Ej, żeż ty, synu. Mietek, kuźwa, bo ci po premii ciulu jeden polecę, to się zesrasz, zobaczysz ty. Wal normalnie, no. Dobra, my zjeżdżamy tutaj. Ileż to można. Także proszę państwa, wznawiamy produkcję siuwaksów Pabellusa. Być może ta receptura po rozlaniu tych litrów, które tam zostały, być może będzie zmieniona. Czy na pewno, tego nie wiem. Tak czy inaczej wiem, że tutaj trzeba będzie podmienić paletki. Opuśćmy to. Zabierzmy tamtą, gdzie leżą... Chociaż wiecie co? A nie, nawet nie. A w dupu. To jest winda? Czekajcie, aż pójdę. Aż mnie to ciekawi. Nie, to jest biuro jakieś. Gdzie tu winda jest, kuźwa? Halo, halo, Mietki? Gdzie tu winda jest? Ja nie wiem, komuś się coś przeoczyło i... A, takie oto chocki-klocki.
Dobrze, czyli tak, słód mamy, chmiel by jeszcze trzeba było oczywiście zamówić, natomiast to jeszcze nie teraz, bo jeżeli my mamy tutaj zmieniać recepturę jakże najlepszego mózgotrzepa, jakim jest siuwak z Pabellusa, to po pierwsze, ja nie mogę tego zrobić w pojedynkę, bo tu są, tak jak powiedziałem, są odbiorcy, więc ja muszę to skonsultować z państwem, tak? Kto by tam proponował coś? Czy to by oznaczało koniec mózgotrzepów i wejście, przepraszam, na wyższy poziom wtajemniczenia dla prawdziwych koneserów dobrego piwa, no ale to, no żebyśmy tylko nie poszli na komercję, tak? Bo to już wiadomo, to się nie godzi troszeczkę. No ale to już od państwa zależy, bo to mówię, ja tu sam nie jestem, są odbiorcy. No dobrze, ja widzę, że łatwo to tutaj nie będzie. Puść to. I teraz w takim razie trzeba tu paletkę podstawić i pewnie ten wór się przypnie. O, i się, widzicie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z załadunkiem, to chciałbym zobaczyć, jak wygląda situation. Nie, jednak nie mam niespodzianki. Jest mi z tego tytułu bardzo przykro. Dokąd tam się zjeżdża? Ciekawe. A, to się chyba, proszę państwa, zjeżdża tutaj do tej hali produkcyjnej. Tak, to się zjeżdża do hali produkcyjnej. Elegancko. No dobrze. Słuchajcie, no dobrze wiedzieć, że coś takiego ma tutaj miejsce. Szkoda jedynie, że ten... A wiecie co? A weźmy tu jedną rzecz, sprawdźmy, bo... Aha, dupa, nie sprawdzę. Uźwa, zapomniałem mopa i zapomniałem tego badziewia całego, jakim jest ten narzędziownik czy coś. Bo jestem bardzo ciekawy, czy można tam kruszarkę postawić. Bo jeżeli można byłoby kruszarkę postawić, to by było całkiem niezłe rozwiązanie chyba, nie? Tak mi się wydaje. A, mop to tutaj jest. Dobra, dawaj mopa, synu. I dawaj przybornik, o. I zaraz skoczymy tam na dół, zobaczymy, jak to by... A, to ty, Boże, Pabellus, gdzie ty biegniesz? Jeżeli tam będzie można kruszarkę postawić, to będzie kapitalna sprawa. Tylko jedyna rzecz, proszę państwa, przepraszam, ale Kawusia, no... Must have. Must have, bo on zaraz przestanie biegać, to taki paralityk jest. No. Dawaj, chlej. No i dobrze, czyli tak, to się zjeżdża tutaj tędy, tak? Okej, i teraz rozgrywka? Rozgrywka, o. Aha, nie ma kruszarki, tak? Dobrze, czyli to nie tu było. Okej, czyli pewnie w komputerze. Czyli trzeba wejść do komputera. No to dawaj, synu. Ulepszenia? To nie tu było? Browar? Zbiorniki, nie? Kuźwa, gdzie to było? A to była jakaś personalizacja, która jeszcze nie jest odblokowana. Bożeż ty mój. Narzędziownia, firma budowlana, maszynownia, browar, doki rozładunkowe. Okej, okay, to wszystko jest. Maszyny przemysłowe. O, tu jest. A ja nie mogę tego kupić. Tak samo jak ulepszonych regałów magazynowych też nie mogę. No dobra, czyli jednak nie, no jesteśmy skazani na to, co mamy. Mówi się trudno, żyje się dalej. Generalnie ja bym widział to w taki oto sposób, żeby gdzieś może, nie wiem, taśmociągi ogarnąć? Czy jak? Czemu ja nie mogę tego rozwiązać tak, jak ja chcę, tylko tak, jak ktoś sobie wymyślił? No to jest beznadzieja trochę. No ale no nic, no. Musimy... w ten sposób funkcjonować. Trudno się mówi, żyje się dalej. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.